Po pierwsze, chciałabym, żebyś zrobiła 3 głębokie wdechy i wydechy. Czyli nosem i i teraz tak, chciałabym, żebyś stanęła na swoich stopach w sposób świadomy. To niby jest oczywiste, ale nie do końca, tak? Ewa rozpoczęła swoją sesję terapeutyczną metodą TRE od 20-minutowej rozgrzewki. Przyciągamy, przyciągamy, przyciągamy całe ciało. W górę i w dół. Mhm. I spróbujemy zrobić to na drugą stronę. Bardzo wolno. Jesteś gotowa do tego, żeby wyjść? Pamiętaj, powolutku. Tak. Wystarczy? To teraz to, o co cię poproszę, to o to, żebyś się położyła na podłodze. Nie zaśnij. Mhm. Czy w pozycji jest ci wygodnie, powiedz? Dobrze, to teraz chciałabym, żebyś poczuła z pełną świadomością, że leżysz na plecach. Co więcej, że czujesz, że stopy są na podłodze. Jeżeli ciało chce pracować, próbuj. Powiedz mi, jakie masz doświadczenia w okolicy tutaj miednicy? Czy coś tam odczuwasz? Ewo? Aha. Tak? Spokojnie. Doktor nie wie, jak się zachować. Tak, bo jest to dosyć intymne przeżycie, więc tak może być. No dobrze, to chwilę uspokajamy ciało. Proszę cię bardzo. Jeżeli jesteś gotowa, możesz się znowu uruchomić. Jeżeli ten ruch jest spory w ciele, to stara się też oddychać, tak jak na ćwiczeniach zwyczajnie. Jeżeli czegoś jest za dużo, to uspokajamy. Okay? Ok, Ewo, to powolutku wyciszamy wibracje. Ewa, jak to jest, że co, że te skurcze to takie prawdziwe? Ty tego nie kontrolujesz? Wiesz co, kontrolować bym musiała zatrzymanie ich. A jak teraz powiem, że nie pozwalam trząść, aha, no to jak się skoncentruję i napnę się cała... To wtedy się nie trzęsiesz. Ale teraz jestem napięta cała. I wtedy się trzęsiesz. Nie, ja się nie trzęsę, bo się napięłam. Rozumiem. A jak się... Rozluźnisz? O, widzisz? Bo przeszkodziłeś mi. A może ty masz gorączkę? Nie mam, no nie. Śmiejesz się ze mnie. Ale jak nie spróbujesz, to w ogóle nie zrozumiesz, o co chodzi. Jak się czujesz? Jestem trochę rozbita, bo po prostu jestem rozmazana? Nie. Bo się oczywiście popłakałam, tak? Czyli to uwolnienie emocji. Ale dlaczego płakałaś? Bolało cię coś? Nie wiem, nic mi nie bolało, po prostu musiałam zacząć płakać. Ach, wy kobity. Nie, ale mężczyźni też płaczą, tak? Tak, też no, płaczą właśnie. Tak trochę mi przerwałeś, powiem ci szczerze. Ale wiesz co, mam teraz na myśli, ponieważ ja mam chihuahuę w domu i ona się trzęsie cały czas. Świetny przykład. Stresujesz ją za bardzo. Nie wiem, ale ona nawet w warunkach takich komfortowych stoi na kanapie i się cały czas trzęsie. Czyli coś wydarzyło się przedtem, dlatego ona się trzęsie. Musisz ją częściej przytulać. Już częściej się nie da. Bywasz tu u nas i wtedy jej nie przytulasz. Przywieź ją kiedyś ze sobą. Muszę ją przywieźć.